Witam bardzo serdecznie. Pivot Animator jest na tyle elastyczny, że pozwala na przygotowanie takiej własnej, indywidualnej postaci, która może ruszać kończynami. I na przykład ręką przed ramieniem, tułowiem, schylać, prostować głowę, ruszać całym tułowiem i za tym idą pozostałe kończyny. Można nogę właśnie tutaj sobie wyprostować, wygiąć stopę, kolano, no i to można własnoręcznie przygotować. A jak to zrobić? Bardzo prosto. Zaczynamy od tego, że musimy mieć własne obrazki. Importujemy obrazek na przezroczystym tle, czyli PNG, i on się importuje z takimi dwoma kropeczkami. Czerwoną, która rusza dookoła tej żółtej. Jak zrobić prawidłową figurę, która będzie miała oś tam, gdzie jest szyja i punkt, którym będziemy ruszali, na przykład u góry, tam, gdzie komu wygodniej. W ten sposób akurat jest dla mnie wygodnie. No i do tego możemy dodać też na przykład tułów, i który będzie się tak właśnie kręcił wokół osi, którą wskażemy na przykład w biodrach. I trzeba połączyć tą głowę z tułowiem. Rzecz, którą łączymy, czyli głowę, ją klikamy, potem ten pasek i przyczepiamy do tułowia. I wtedy ruszając tułowiem rusza się zależna od niego głowa. No to po kolei. Zacznijmy. Edytujemy nasz zaimportowany obrazek. Oryginalnie mamy taką wajchę. Żółte to oś. Od tej osi robimy nowe ramię, nowy stick na czubek głowy i z czubka głowy na szyję. W szyi będziemy mieli naszą oś. Te grube kreski, jak pivot jest patyczak, trzeba zmniejszyć grubość i wtedy będą niewidoczne. I następnie ten żółty punkt, którym ciągniemy teraz, to czyli oś, tak, obecna oś, tak, tamte punkty są niezależne, mogą sobie dyndać i latać w ten sposób. Oś musi być tu, czyli tu klikamy, cyk, i jest żółty punkt na oś. I wtedy za ten pierwszy łapiący mamy, a za te drugie, o, proszę, nam się tutaj rozłazi, kręci nam się ta głowa, więc te boczne punkty będą musiały być niewidoczne, bo inaczej nam się to po prostu rozjedzie. Czyli mamy oś i punkt do łapania, a te boczne będziemy ukrywać nie x-em, tylko o tym takim x z kreseczką, i tak samo ten punkt, też go x z kreseczką. I wtedy mamy cztery punkty, ale widoczne będą pozostałe. Dodaj do animacji jako głowa poprawiona. OK, i ta głowa nam się zaimportowała. Tu mamy oryginał, a tu widzimy, że już mamy głowę gotową. Czyli jak zrobić głowę, już wiemy. Kręci się wokół osi w szyi. Trzeba nam teraz tułowia. Pozostałe kończyny oczywiście już do zrobienia we własnym zakresie. Importujemy obrazek tułowia. Mamy tułów z sukienką albo bez, weźmiemy ten z sukienką. Też się nam się zaimportował. Żółta oś po lewej, punkt obracania po prawej. Edytujmy. Jak zaczniemy edytować, to musimy dorobić z aktualnego punktu osi na punkt, gdzie będzie zaczepiona głowa, na górę, tak? I z góry na dół do bioder, gdzie w biodrach będzie punkt ruchomości. Czyli zwężamy te nasze kreski naszego patyczaka do minimum, wtedy będą niewidoczne, i wybieramy ten punkt jako oś. I nią możemy kręcić, możemy ruszać, a za ten punkt łapiąc będziemy obracali tułów. Tak, te punkty nam są niepotrzebne, więc je wygasimy. Ten i ten zostaną wygaszone. No i wyrzucamy to do animacji jako tułów. Tutorial. OK. Jak trafne oczy zauważyły, mamy dwa punkty, tak jak w głowie. Ale pamiętajmy, że sama szyja i głowa to nie wszystko. OK. Mamy głowę, złapaliśmy głowę, cyk, łapiemy i łączymy. I głowa nam się przyłączyła. Czyli to, co na początku było już gotowe, widzieliśmy, mamy to zrobione. Więc przejdźmy do następnego etapu.
Tutaj było pokazane właśnie, jak można tą głowę wysunąć poza, nad i pod. Tak jak mamy rękę od strony ekranu, to musi być schowana za tłowiem, a ta druga być widoczna. No i tutaj też rozłączanie obiektów. Klikamy na obiekt zależny i tamten pasek rozłączamy. Pora na rękę. Teraz będzie ręka i ręka cała, już taka dłuższa. Trzeba ją będzie przymocować do tłowia. Na początek oczywiście też trzeba jej zapodać prawidłową ruchomość w stawach. W związku z czym rysujemy od głównego punktu do szczytu ramienia i od ramienia do palców ręki. I tak samo, to już się dobrze utrwali, zwężamy, minimalizujemy grubość tych kresek i jak już mamy zminimalizowane, to ukrywamy ten punkt. Tutaj robimy przeniesienie i tego też ukrywamy. No i co? Rusza się, a tu się ramię kręci. Czyli żeśmy zrobili źle, bo ma się kręcić tu. No i proste takie przełożenie nic nie daje. Bo jak widać, punkt mamy tam dalej, a nie tutaj, gdzie jest dłoń. Jeżeli komuś pasuje, oczywiście może poukrywać te punkty i to w ten sposób zostawić, ale wtedy będzie musiał pamiętać, że dłoń się rusza nie tam, gdzie jest palec, tylko tam, gdzie bardziej bliżej kciuka. Więc usuwamy te punkty. Usuwamy, wracamy do defaultu. Czyli mamy oś i mamy zwykły punkt. Rysujemy w takim razie jeszcze raz. Będziemy mieli tutaj na palcach do łapania i od palców w górę będzie nasza oś. I teraz zwężamy i na samej górze cyk robimy punkt osi. I teraz tak, góra się rusza, a na dłoni mamy punkt ruchomości. Tego będziemy ukrywać. O, i teraz jest w porządku. Dodajemy do animacji i mamy ramię. Czyli wiemy, że w tym żółtym punkcie osi będziemy go dodawać do tułowia. Co osoby bardziej spostrzegawcze zauważą, że na tułowiu, tutaj nam jeden punkt został odsłonięty, ponieważ żeśmy go za pierwszym razem zasłonili, więc klikając go drugi raz, żeśmy go odsłonili. Więc trzeba go kliknąć znowu i schować. O, niestety nie widać, kiedy jest schowany, kiedy nie chowany, a każde zapisanie naszego elementu wymaga innej nazwy. Dobra, jest gotowe. Potem te wszystkie elementy trzeba sobie po prostu pousuwać, no bo nam się tutaj namnoży tych testowych. Ale jak już obiekt zapiszemy, tak jak widzieliście na początku do importu, to jest gotowe. No i co? I nie ma gdzie przypiąć ramienia. Mamy tułów, tak, mamy gdzie przypiąć głowę, ale brakuje nam osi na barku. Nie ma osi na barku, no to co? No to kasujemy te punkty. Po prostu trzeba je będzie usunąć i zrobić z nich na nowo, po kolei. Tak, żeby było jeszcze bark, czyli cyk do ramienia, bo ramię będzie tylko mocowało, z ramienia do szyi, bo do niej będzie głowa i z szyi do biodra, bo tu będzie punkt ten żółty, ta oś. Czyli oś musi być na końcu, żeby się ruszała wzdłuż tego, co nam zostanie. I zmniejszamy widoczność. Jak widać, jeszcze została nam ta kreska. Też ją wychudzimy. I zapiszmy sobie to. Proszę bardzo. Cyk. Gotowe. Tu się kręci. Za ramię nie ma co łapać, bo jak za ramię złapiemy, to nam się to będzie wszystko obracało. I zapisujemy jako tułów. Już z ramieniem. OK. Czyli mamy te punkty. Widzimy. Tak? Jest na biodrach oś. Mamy szyję, mamy bark, no i te boczne punkty. Tu przyczepimy sobie ramię, ale ten punkt musi być ukryty. W związku z czym klikamy i będziemy go ukrywać. Czyli tego ukrywamy i zapisujemy, bo ten z tyłu był już ukryty wcześniej. Drugi tułów poprawa. Jak widać, troszkę tego
jest. No i mamy kolejny. Tak widzimy historię, jak nam się zmieniał ten tułów. Dobra, jest, są bioderka, jest szyja, jest niewidoczne, ale jest ramię. To będziemy mieli głowę, będziemy mieli rękę i zaraz dopniemy, będzie gotowy nasz póławatarek. Rękę klikamy na zależną oczywiście, czyli będzie hop, ręka, dołącz, pokazują się punkty, pojawia się bark, więc już trzyma się, rusza elegancko i głowa, cyk, i punkt na szyi. I tak trzeba zrobić ze wszystkimi kończynami. Naprawdę fajna. Każdy obrazek tak można przerobić. Każdą postać, każdą, którą nam się wymarzy, a potem ją animować w Pivot Animator. Bardzo dziękuję za obejrzenie filmu, a teraz zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału. Dla Ciebie to tylko klik, a dla mnie to coś bardzo ważnego.